I 21 wybiła? Nie, 20:00. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na żywo na Lean Life Tonight. Pamiętacie tą nazwę jeszcze? Ostatnio inne tytuły brały górę, ale dzisiaj jest tytuł, który jeńców w ogóle nie bierze. Przywództwo ekstremalne to jest temat, który spędza sens owie z powiek, z moich powiek. Przepraszam, dzisiaj jestem. Po rozmowie wstępnej z naszym gościem i to, co widzicie na tym obrazku, to nie jest przypadkowy obrazek. Rzeczywiście będzie ekstremalnie albo będzie o sytuacjach ekstremalnych dzisiaj bardzo dużo. Słuchajcie, tradycyjnie chciałem zapytać, kto jest na naszym live, kto jest na czacie. Napiszcie, skąd jesteście, z jakich miast, bo to jest dla mnie rzecz niezwykle interesująca. Ja jestem w Brzegu. Słuchajcie, w związku z tym, że nasz gość dzisiaj będzie przedstawiał się na końcu, to ja go już teraz zaproszę do nas. Uwaga, słuchajcie, bum, i jest z nami Adam. Cześć, Adam. Pozdrawiam z Gliwic. Cześć. Cześć. Cześć, Adam. Adam jest z Gliwic. Adam jest. Myślałem, że będziesz w takim stroju jak ci panowie tutaj w morzu, którzy dobili właśnie do brzegu, ale nie. Mógłbym być, tylko mu się bardzo spocił i mój komfort pracy byłby słaby w tym momencie. Jesteś Adam w Gliwicach na Górnym Śląsku. Ja jestem w Brzegu na Dolnym Śląsku. Widzę, że są nasi dobrzy znajomi. Jest Jacek ze Stargardu, jest Adam. Napisał, że wcale ci nie powiem, a my wiemy, że jest z Godowa pod granicą czeską. Adam Wierzbicki z miejscowości Uć. Kurde, nie napiłem się wody z rozpędu i teraz mi się skleja literka z literką. Adam Karasek, już są pytania do gościa. Słuchajcie, jeszcze nie zaczęliśmy, a już są pytania. Adam się pyta naszego gościa, Adama drugiego, co ci się stało w brodę? W brodę mi się stało to, że się nie golę. W niektórych kulturach broda jest uznawana za mądrość. Czyli im to ma dłuższą brodę, tym ma większą mądrość. No i tego się możemy trzymać. I można w ten sposób też manipulować odbiorcami? Oczywiście, jest to jakiś sposób manipulacji odbiorcami. Działa to w dwie strony. Jeżeli ktoś jest gładko ogolony, no to przypisuje mu się jakieś tam cechy. Naśladuje kogoś, na przykład Roberta Lewandowskiego, który reklamuje bodajże jakieś tam marki Gilleta. On w kontrakcie ma nawet napisane, że musi być ogolony. Jedni źle wyglądają w brodzie, nie wyglądają dobrze w tej brodzie. Natomiast no gdzieś tam w tematach biblijnych to ta broda była takim oznaką tego, że ktoś jest strasznie bardzo mądry i jak tą brodę mu ścinali, no to dla niego była straszna kara. Tak było kiedyś. Ja teraz noszę brodę, bo jest mi z tym, trzeba coś zmieniać w swoim życiu, między innymi wygląd. No jasne. Znaczy, ja nie wiem, Adam, czy ja bym cię poznał na ulicy. Jeszcze jakbyś był w tych słuchawkach, to chyba niekoniecznie. Widzieliśmy się trochę w innych okolicznościach. Ja dzisiaj pokazywałem nasze, w ten weekend i dzisiaj pokazywałem nasze zdjęcia z przeszłości, sprzed kilku lat, jak się spotkaliśmy kiedyś w Gliwicach. Wyglądaliśmy no, nie tak mądro jak dzisiaj, nie? Ja jeszcze mam daleko do twojej mądrości. Słuchajcie. Teraz już mówię do naszych odbiorców, naszych kolegów i koleżanek. Jesteśmy, słuchajcie, na grupie Niech Lin będzie z Wami. Jesteśmy na Facebooku w Lin jest dla ludzi, na fanpage'u oraz na YouTubie Lin jest dla ludzi. Widzę, że już ekipa się przedstawiła, skąd jest, więc zadanie numer dwa jest trudniejsze niż powiedzenie, gdzie jestem, gdzie siedzę. Słuchajcie, mamy do Was proste pytanie. Czym dla Was jest przywództwo? Jak je definiujecie? Bo my chcielibyśmy zacząć od definicji i za chwilę Wam opowiemy o tym, jak my to definiujemy, a ja tak naprawdę będę pytał naszego gościa Adama, jak to jest definiowane w jego postrzeganiu, jak to jest definiowane w literaturze, ale interesuje mnie to, co Wy macie na myśli, mówiąc, że ktoś jest przywódcą. Ja od razu powiem tutaj trochę, zanim cię dopuszczę do głosu, to powiem, że bardzo często obserwuję, czy obserwowałem wielokrotnie, że ludzie mówią, że ich przywódcą jest ich szef, bo on tu rządzi. Nie? On przewodzi, jest przewodnikiem stada. Czasami takie określenie słyszałem, że no, mój kierownik jest moim przywódcą, mój lider jest moim przywódcą.
dyrektor zakładu jest przywódcą całego zakładu. Czy to tak, Adam, jest według ciebie? Czy tak, tak się potocznie mówi. Natomiast jeżeli nie zdefiniujemy słowa przywództwo, jeżeli nie opowiemy sobie, nie powiemy sobie, po czym poznać przywódcę, no to będziemy powtarzać cały czas w kółko Macieju to samo. Bardzo często mówimy takie pojęcia jak leadership, lider, brygadzista, kierownik. Te pojęcia są u nas bardzo często używane, natomiast jak potem na projektach minowych dopytuję ludzi, czym ten lider się charakteryzuje, w jaki sposób wybierali się tych liderów, no to bardzo często okazuje się, że akurat przychodził koleś między łódkami i jego wskazali, czy będziesz liderem tej grupy, tak, będę liderem. No i został liderem, bo dostał trochę więcej kasy do wypłaty i teraz ma robić coś, ale nie do końca wie, co tak naprawdę robi, czego się od niego oczekuje. Napiszcie, proszę bardzo, was, co, po czym poznać, że ktoś jest przywódcą. Jakie, nie wiem, cechy charakteru, jakie działania mówią o tym, że można kogoś nazwać przywódcą. Mhm. Żeby nie mylić tego z kimś, kto pogania. Nie, Adam, takie obrazki oglądaliśmy sobie dzisiaj, zanim zaczęliśmy rozmawiać o przywództwie. Czekajcie, pozwolę sobie na nie przełączyć. Moje skojarzenie, pytanie, kto jest przywódcą, kto jest przewodnikiem, kim jest lider, kto jest szefem, bossem, zawsze kojarzą mi się z takimi obrazkami. No tak, te obrazki krążą po internecie, szczególnie ten taki bardziej stylizowany na piramidy. One oddają w pewien sposób istotę tego, co się dzieje. Natomiast zwróćcie uwagę na parę takich detali. Na tych szarych obrazkach ci ludzie ciągną tego bossa, czy idą za tym liderem, ale każdy tak naprawdę robi to po swojemu. Każdy ma swój kąt, każdy pod innym kątem ciągnie tą bryłę, każdy to robi w różny sposób. Natomiast na tym rysunku z piramidami ci ludzie podążają za sznurkiem w określony i ten sam sposób. Czyli mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że w tym drugim przypadku, zarówno przy bosie, jak i liderze, ci ludzie tak naprawdę są zespołem, no bo robią to w ten i najbardziej efektywny sposób. Inną kwestią jest to, że boss mówi idźcie, zróbcie, a lider mówi chodźcie, pokażę wam, chodźcie za mną. Natomiast pytanie jest cały czas dalej aktualne. Po czym, czy ten lider jest przywódcą, czy im nie jest? Bo może ten boss jest przywódcą tak naprawdę. Jak wam się wydaje? Mam kilka definicji, a tam pozwolę sobie je przywołać tutaj na ekran i poproszę, żebyśmy się do nich odnieśli. Andrzej napisał, że to jest ktoś, kto bierze na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co dobre i co złe. Że to jest przywódca. Powiem szczerze, że trudno mi się z tą definicją nie zgodzić i lepiej bym jej nie ujął, bo dla mnie przywódca to jest osoba, która bierze odpowiedzialność. I tyle. I jakby ja bym tej definicji nie rozszerzał, bo ją tylko tak naprawdę sobie skomplikujemy. Jeżeli fabryka nie wykonała planu, to oczywiście dyrektor może zrzucać winę na kierowników, na asystentki, na dostawców, na wszystko w okolicy, ale jeżeli on powie, to jest moja wina, to jest moja odpowiedzialność, że nie wykonaliśmy planu, to jest dla mnie prawdziwy przywódca. Bo jeżeli zrzucamy winę na kogoś, to tak naprawdę my jesteśmy słabi, bo nie zwróciliśmy na coś uwagę. Nie wzięliśmy jakiejś okoliczności pod uwagę. Jeżeli lider mówi, że to jest moja wina, no to bierze odpowiedzialność, tak? Ja dałem ciała, ja zrobiłem coś, czego nie powinienem zrobić, nie przewidziałem wszystkich aspektów danej sprawy. Mhm. Jeszcze pojawiają się słowa o motywowaniu. Tutaj koleżanka o imieniu Żmija napisała, że przywództwo to motywowanie i inspirowanie innych ludzi. To też, to nie wyklucza bycia przywódcą, natomiast przywódca przede wszystkim bierze odpowiedzialność za to, co się stało. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki film U-Boot 571. Taki film, nie wiem, chyba z 80-tych lat, z 90-tych. Tam jest taka scena, kiedy młody kapitan dostaje pod opiekę swój pierwszy statek i mówi staremu wilkowi morskiemu, jestem gotów zginąć za tych ludzi. I ten wilk morski tak patrzy na nich, patrzy i mówi mu, słuchaj, to nie chodzi o to, żebyś ty za nich zginął, bo to nie jest strasznie skomplikowane, ani nie jest trudne.
chodzi o to, żebyś potrafił poświęcić część, żeby inni mogli przeżyć. Czyli ty musisz wydać rozkaz, że ktoś zginie, a ktoś przeżyje. On bierze odpowiedzialność za to, że ci przeżyją, a ci zginą. I to jest prawdziwy przywódca, bo on bierze odpowiedzialność. To brzemię decyzji leży na nim, a nie na kimś innym. Bo dać się zabić, no to proste jest, nie? Coś nie wyszło, dobra, moja wina, zabijcie mnie, będzie święty spokój. Nie, jeżeli mam zespół, w którym ktoś jest słaby, no to ode mnie zależy, czy ja tą słabą jednostkę albo podciągnę, albo ją wyeliminuję z tego zespołu. Jak wam się wydaje, są źli liderzy, czy są złe zespoły? No tutaj koleżanka napisała, że nie ma takich przywódców, o których Adam, ty mówisz, bo wszyscy zrzucają winę na innych. Tak, i gorzki, domyślam się, śmiech tutaj na końcu tej wypowiedzi. Znaczy ja nie powiedziałem, że znam tysiące dobrych przywódców, tak? No. Jest dużo kierowników, jest dużo firm, które odniosły sukcesy, natomiast dobrych przywódców to jest, mogę strzelić, że jest parunastu na świecie. Aha. No niestety, to nie jest tak, że ich tam, tak jak bułki w Biedronce można kupić i zaraz przywiozą świeże. To są osoby, które mają pewne cechy charakteru, no i pewnie zaraz będzie takie pytanie, czy przywództwa się można nauczyć. O tak, tak, i będę chciał o to zapytać, ale jak wyjaśnimy może drugą część tego naszego spotkania, tytułu naszego spotkania, bo powiedzieliśmy, że to jest przywództwo z jednej strony ekstremalne. I jak popatrzę na ten obrazek, który rzeczywiście tutaj jako otwierający zaproponowaliśmy, gdzie on jest? On jest tutaj. No to ze sportami ekstremalnymi czy z sytuacjami ekstremalnymi mi się to absolutnie kojarzy, ten obrazek. Ten obrazek można jakąś parabolą porównać do tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, w zespołach, w firmach? No oczywiście. Do tego obrazka nawiązałbym w dwóch zdaniach. No, zobaczcie, tam jest czterech, pięciu ludzi na tym obrazku tak naprawdę i oni się nie zastanawiają się, co robi ich kolega. On ma swój obszar widzenia przed sobą i interesuje go tylko, żeby był koleś z prawej i koleś z lewej. Nic go nie interesuje. On jest doskonale wyszkolony, on z tymi ludźmi spędził dziesiątki albo setki godzin pracując razem. Oni nie trafili tam przypadkowo, oni nie są w tym zespole przypadkowo, tylko oni razem pracowali. Mhm. W jednej z książek Polko opisywał o tym, jak rangersi pracują razem. Tam na koniec dnia każdy miał wypisać listę osób, z którymi chciałby pracować i z którymi nie chciałby pracować. I to nie jest tak, że ktoś tam był zły albo dobry, w sensie merytorycznym, był złym fachowcem. Tylko chodzi o pewne cechy osobowości. Zobaczcie, ci ludzie, akurat to są Silsi, oni mają czas reakcji chyba 4 godziny, żeby trafić do bazy i w ciągu 24 godzin są w stanie operować w najdalszym zakątku świata. I tam nie ma czasu na zastanawianie się, czy Józek spakował coś, czy nie spakował. Czy Heniek ma dobry humor, czy ma niedobry humor. Jeżeli jesteś w sytuacji ekstremalnej, pod ostrzałem, jeżeli musisz się jeszcze martwić o kogoś, no to słabe jest, bo na pewno taka misja się nie powiedzie. Ten przykład to jest akurat przykład wojskowy i pewnie mało osób się z tym spotyka na co dzień, ale w ten sposób też dobiera się na przykład członków wypraw górskich. Bo jeżeli weźmiesz kogoś, komu nie potrafisz zaufać i o kogo będziesz musiał się martwić, no to nie osiągniesz sukcesu. Jeżeli, nie wiem, zobaczcie, niedawno była akcja z Urubką, z 2 lata temu, tak? Poszli do góry, Urubko się oddzielił od wyprawy i poszedł w cholerę do góry. Mhm. No i wrócił z podkulonym ogonem. Różne są opinie na ten temat, ja akurat znam parę osób z tej wyprawy, między innymi Jarka Botora. No i on tam prawdopodobnie wpadł do szczeliny, trochę się zestresował i wrócił. Żeby sukces odnieść, to jest potrzebna współpraca całego zespołu, ale też zaufanie. Że ten koleś mnie nie zostawi gdzieś tam na granie, nie pójdzie sobie w cholerę. Jeżeli pracujecie razem i trzeba dowieść plan do końca, wymaga to działania wszystkich sprawnego, no to nie może być tak, że ktoś nagle powie, dobra, słuchajcie, ja idę do domu, bo mam squash umówionego. Umówiłem się, nie wiem, z dziewczyną na randkę i nie zostawię was w połowie zadania, bo muszę sobie coś prywatnego zrobić. Tam
To nie jest tak, że tam nie ma miejsca na indywidualizm, ale albo jest sukces zespołu, albo nie ma tego sukcesu zespołu. Wszyscy gramy razem. Dlatego bardzo często u nas jest tak, że mówimy o zespołach, nazywamy zespołami grupy ludzi, którzy tak naprawdę są w pewnym miejscu i każdy tam przychodzi tylko i wyłącznie dla kasy. Nie mają jakiejś wizji, misji czy nawet strategii. Jak pracuję na projektach linowych, to moim pierwszym pytaniem jest, jaka jest wasza misja, wizja, strategia? No bo jeżeli szef nie zna misji, wizji, strategii organizacji, no to w jaki sposób ci ludzie mają to tak naprawdę robić? Jest co innego, jak ktoś wali młotkiem w blachę i przychodzi do domu i mówi, tato, co robiłeś? Synku, waliłem przez 8 godzin młotkiem w blachę. A czym innym jest, synku, budowałem śmigłowiec. Budowałem śmigłowce sikorski. Pamiętasz, jak widziałeś taki fajny film wojskowy, no to ja właśnie takie śmigłowce buduję. A to jest dalej ta sama czynność, tyle tylko, że on ma jakąś misję, on wie, co on tak naprawdę robi. On wie, że ta jego praca jest ważna. I to jest też rola przywódcy, żeby usłyszeć tym ludziom ważność tej misji. Zastanawialiście się, jak przywódcy budują misję, jak budują zadania? No właśnie to chciałem o to zapytać, bo wiesz, Adam, zespół wojskowy, który ma tą dosłowną misję do wykonania, czyli zadanie, nie? Musi się dostać gdzieś, nie wiem, jest to super utrudnione, ale plus jest bardzo niebezpieczne, tak, że tam naprawdę jest sytuacje mogą być zero-jedynkowe, nie? Nie tam, że nie dostanę premii, tylko że nie wrócę, bo wrócę w pudełku, nie? Podobnie jest w górach i teraz słowo ekstremalne sytuacje przenieść na grunt taki, wiesz, codzienny, bo my tam wstajemy czasami po prostu do roboty rano, nie, i idziemy i jak te, kto ma to przenieść na taki grunt, wiesz, ten taki wyższy, żebym ja właśnie budował śmigłowiec, budował katedrę, wspinał się na górę albo zdobywał, nie wiem, kurde, bazę nieprzyjaciela, nie, bo ktoś musi stworzyć tą rzeczywistość chyba, nie? Wiesz, jeżeli nie znasz swojej misji, wizji, strategii organizacji, to dalej będziesz tym gościem, który przychodzi na 8 godzin, odbębnia swoją robotę. Jeżeli twoi przełożeni, twoi liderzy, a tak naprawdę przywódca, bo to jest tak, że to wszystko działa na styku, bardzo często jest tak, że ten szary pracownik nie ma styczności z właścicielem organizacji, bo ona jest mocno gdzieś tam, nie wiem, w Indiach i on, ten właściciel, nie może z każdym porozmawiać. Co nie zmienia faktu, że jeżeli jest dobrze organizacja zarządzana, to oni wszyscy razem planują tą misję. Tak jest w misjach wojskowych. Spotykają się wszyscy i szef misji, nie wiem, logistyk, operatorzy, logistycy, bo oni wszyscy muszą razem zapracować na to, żeby wiedzieć, co tak naprawdę trzeba wykonać. I kluczem jest to, że jeżeli zginie pierwszy, drugi, trzeci, piąty, to nawet jak zostanie tylko jeden człowiek, to on wie, o co w tym wszystkim chodzi. On wie, jaki był cel tej misji, nie? Natomiast jak zapytasz ludzi, jaki jest cel waszej organizacji, no to ilu z was wie, jaki jest cel waszej organizacji? Jaką misję macie do spełnienia? Ile osób wie, jaką misję wasza organizacja spełnia? Albo czy ktoś w ogóle zna misję, bo to też jest, bo może za dużo wymagasz teraz, Adam, bo ja znam firmy, w których po prostu ludzie nawet nie wiedzą, gdzie ta misja wisi, nie? Czasami na moją prośbę jest ona odszukiwana gdzieś tam w jakimś zakurzonym kącie, na jakiejś tablicy, gdzieś tam przykryta innymi rzeczami. No, ktoś to stworzył, bo była taka chwila. Bo była taka potrzeba, nie? Wymaganie, wiesz, albo było wymaganie z góry, albo taka chwilowa moda. Czasami nawet ja spotkałem się z tym, że firmy to robią PR-owo, bo to trzeba mieć po prostu wpisane, żeby można było to gdzieś pokazać na stronie internetowej, nie? Tak, to jest właśnie taka nowa moda, nie? Trzeba mieć misję, to napiszmy jakieś tam dyrdy, małe bzdury i no i tyle, nie? I mamy misję, ale nikt się z nią tak naprawdę nie utożsamia. Chcemy produkować bezbłędnie produkty, no ale tak naprawdę trzeba szybko produkować, no to produkujmy, a potem jakoś to będzie. Ja zawsze mówię w ten sposób, jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, to skąd wiesz, że tam doszedłeś? Jeżeli nie znasz swojej misji, to skąd wiesz, czy działania, które podejmujesz, są zgodne z tą misją? A ty, Adam, na co dzień pracujesz z takimi menadżerami, żeby im to uzmysłowić, czy pomóc im to sobie uzmysłowić pewnie i później przekazać członkom swoich zespołów. Tak, to jest takie trudne słowo, coaching to się teraz nazywa, czyli mówienie ludziom, wyciąganie z ludzi,
co tak naprawdę chcą osiągnąć, w którym kierunku tak naprawdę podążają, a tak naprawdę odpowiedź na pytanie, co jest dla nich ważne, ale naprawdę ważne, a nie tylko tak deklaratywnie. I oni tak chcą powiedzieć? Oni chcą tak odpowiadać? Mówią ci to? Wiesz co, no zawsze jest tak, że oni tam mijają się, opowiadają jakieś dyrdymały czy głodne kawałki. No i w wielu miejscach pracują dla pieniędzy. Ja znam taką firmę w Gliwicach, której nazwy nie chcę powiedzieć, o której opinie są bardzo różne. Jest to turkusowa organizacja. I ci, którzy tam pracują, są zadowoleni, a ci, którzy tam nie pracują, nie dostali się albo zostali wyrzuceni, no to są niezadowoleni. Część mówi na to obóz pracy. No bo wygląda to w ten sposób, żeby tam się dostać, to trzeba wyznawać pewne wartości. No, trzeba pod czym się tak naprawdę podpisać. Mhm. Tutaj firma Zgodowa bardzo fajnie miała te wartości rozpisane na tablicy. Więc mamy zbiór wartości, które przychodząc tam, mówię, że oto są też moje wartości i ja z tymi wartościami jestem zgodny i będę pracował. Po czym się okazuje, że ja oszukiwałem wszystkich, bo ja chciałem tylko tam pracować, bo tam się dobrze zarabia. To nie są moje wartości, to nie jest moja wizja. Więc jak to nie jest moja wizja, to nie są moje wartości, no to jak ja się tam mogę dobrze czuć? Mhm. No poruszyłeś teraz bardzo ważną rzecz, czyli może to górnolotnie zabrzmi, ale pewną wspólnotę wartości trzeba wyznawać, tak? To nie tylko, że muszę je znać. Okej, mogę je znać, jeżeli moi członkowie mojego zespołu czy moi koledzy z pracy wyznają różne wartości, z którymi ja się nie zawsze zgadzam. Czy ja wtedy mogę też z nimi nawiązać relację taką, żeby dobrze wykonywać naszą misję? Znaczy bycie tym gościem, który klepie młotkiem po blaszce, to oczywiście, nie? Natomiast w sytuacji trudnej, ekstremalnej, no to ja odpadam, bo to nie są moje wartości, bo ja się boję, bo nie jestem w stanie poświęcić czegoś dla czegoś. Czyli wycofam się po prostu, nie? Wycofam się w którymś, dokładnie, momencie. Dokładnie. Jak poczytacie książki o komandosach, nie wiem, na przykład to przywództwo ekstremalne, to tam jest wiele przykładów tego, że Siliści pracowali z Irakijczykami, no i oni się rozpierzchali w pewnych trudnych sytuacjach. Ci walczyli, strzelali, a ci po prostu uciekali. Zostawiali przyjaciela na placu boju i uciekali, bo się bali. Mhm. Nie? Jakby inne wartości. Dla nich w życiu było większą wartością niż bycie razem w zespole. I zobacz, jeżeli ja wiem, że ty mnie nie zostawisz w żadnej sytuacji, no to ja inaczej funkcjonuję, niż jak ja mam z tyłu głowy, że ty mnie możesz zostawić. Mhm. To tak jak w górach jest, nie? Idziemy razem związani liną. No i ta lina jest związana. No i coś się zadziewa, no i teraz trzeba podjąć decyzję, nie? Zostawić gościa, czy go nie zostawić? Kiedy go zostawić? Jest taki bardzo fajny film, Zostawić Joe. Akcja toczy się w górach oczywiście, jeden spada, tamten go nie widzi, trzyma go na linie, no i po iluś tam godzinach tą linę odcina. Tamten spada, ma chyba złamane nogi, ale doczołguje się do miejsca zbiórki po parunastu dniach. Jak już tamten uznał, że ten nie żyje. Więc to przywództwo, te wartości to jest coś, co jest ważne, a co jakby w naszym świecie zostało mocno zatracone. Teraz mamy sytuację z COVID-em, tak? No, część nosi maseczki, część nie nosi maseczki. Część ma to gdzieś, część się do tego stosuje. No, gdyby wszyscy się stosowali do tych obostrzeń, no to nie byłoby pewnie żadnego problemu. A że każdy ma jakąś ważną rzecz do zrobienia, pójście do sklepu, pojechanie na zakupy, pojechanie na spotkanie z kontrahentem, no to się gdzieś tam rozprzestrzenia po świecie. Dla mnie to jest ani dobre, ani złe, tylko chcę pokazać pewną rzecz, nie? Że jak, nie wiem, jemy słodkie rzeczy, no to jesteśmy narażeni na nadwagę. No, nadwaga powoduje, że chorujemy. Nikomu tak naprawdę nie zależy, żebyśmy się zdrowo odżywiali, bo te produkty zdrowego odżywiania najczęściej są tanie i nie budują wartości dużych korporacji, które tony cukru sprzedają i papierki mamią nas tym, że to jest bardzo zdrowe, bardzo ładne, no same wołają. Jak zobaczycie na półce Snickersa i płatki owsiane, no to sorry, no ale płatki owsiane nie są atrakcyjne, nie? No nie są sexy, nie są, absolutnie. Nie są sexy, nie? Snickers jest sexy, ale... Obrazka, nie? Wiesz... Tak. Okej, a wracając do zespołu, do firmy, jak pomyślę o tym, jak dobierane są zespoły Sealsów na przykład, czy jakieś zespoły do wspinaczki wysokogórskiej, no to tam nie ma przypadkowych ludzi, jak rozumiem, nie? Nie ma przypadkowych ludzi. Jaką ja mam szansę, idąc do pracy, do jakiejś organizacji, na spotkanie tych właściwych ludzi? Kto jest za to odpowiedzialny, żeby ten zespół składał się z tych ludzi, którzy powinni tam być?
no, masz rację, że zespoły wojskowe, jest dużo kasy, żeby taki zespół zbudować. Jest rekrutacja, selekcja, tam się ludzie chcą dostać i nikt ich nie musi zaciągać. To jest jakby, ci ludzie mają misję, tak? Chcę bronić kraju, chcę walczyć za ten kraj, chcę za niego zginąć. No tak, no bo żołnierz to jest osoba, która potencjalnie zginie. To nie jest jakby lekarz, który wróci do domu zawsze, tylko żołnierz to jest osoba, która potencjalnie będzie nosi karabin i gdzieś tam zginie. Zespoły górskie, wspinaczkowe, to też tam poziom ryzyka jest dosyć duży, bo jeżeli nie zachowujemy standardów, nie zachowujemy, nie wiem, dobrych zwyczajów, o którym oczywiście będziemy zaraz mówić, no to też ryzyko tego jest duże, ale tam jest kwestia też tego zaufania. No bo wiesz, idziesz do pracy na 8 godzin i jest szansa, że kogoś tam nie spotkasz przez cały dzień. Jak się wspinasz na K2 czy na jakąś, nie wiem, inną górę, no to jesteś przez kilkanaście dni związany z tym gościem cały czas. Razem spicie, razem sikacie, no cały czas musicie razem przebywać. To jest problem między innymi misji na Marsa, że ci ludzie będą w małym pomieszczeniu zamknięci na kilkadziesiąt albo więcej dni, i muszą w jakiś sposób razem funkcjonować i trzeba stłumić pęd do władzy, walkę o władzę i inne instynkty. A w pracy, no to ciężko zbudować zespół, bo przede wszystkim nie ma na to czasu, bo trzeba z produkcją gonić. Poza tym nie ma kasy na budowanie zespołu, na rekrutację i selekcję. Problemem w organizacjach jest to, że ktoś musi pracować. Ktoś musi pracować. Też cykl szkolenia w wojsku jest taki, że przechodzisz przez wszystkie szczeble po kolei, tak? Silsi w ten sposób są szkoleni, że nieważne jaki masz stopień, przechodzisz przez wszystkie etapy szkolenia. Najpierw jedziesz na piekielny tydzień, potem się uczysz, potem... Więc czy jesteś kapitanem, czy jesteś szeregowcem, przechodzisz dokładnie ten sam cykl, czyli masz pewien poziom wiedzy, który mają wszyscy taki sam, masz taką samą wiedzę. W firmach jest tak, że przychodzi spawać, no i on umie spawać. On nic o tej organizacji nie wie. W dużych firmach czasami jest tak, że jak przychodzi nowy pracownik, to przez tam się jakieś pół roku ciora po różnych stanowiskach pracy i patrzy, co tam się dzieje. No ale teraz jest tak, że rzadko to jest uruchamiane, no bo to są koszty niepotrzebne, po co to wszystkim. No takie jest to bardzo udziwnione. Świat się zmienia, o tym wszyscy wiemy. Jak poszedłem do pracy, to ludzie pracowali w tej organizacji przez od początku do końca. Swojego. Ja, czyli po szkole szedł jako tam, nie wiem, zwykły człowiek do pracy, był, nie wiem, szeregowym pracownikiem, potem był mistrzem, potem skończył jakąś szkołę, to był starszym mistrzem, potem skończył jakieś studia, był wydziałowym, technologiem i na końcu zostawał dyrektorem zakładu. Teraz dyrektorem zakładu można zostać tak naprawdę z przypadku. Ten awansował, kogoś szukają, rekrutacja zewnętrzna, wewnętrzna, która ma swoje wady i zalety. Zgłosił się Józek z firmy, która robi to samo, a to go weźmy. Jakoś to będzie, nie? Nie chcę za dużo kasy, no bo tamten ten jest za drogi, może jest dobry, ale jest strasznie drogi, to weźmy tego, który kosztuje tam mniej i zobaczymy, co będzie. I ci ludzie funkcjonują w takich układach i jest wszystko w porządku, natomiast oni nigdy nie będą przywódcami. Ale słuchaj, dobra, nie robią tego dobrze firmy, nie robią tego ci ludzie. Zakładam, że nie robią tego, bo nikt ich tego nie nauczył, żeby dobrze to robili. Bardzo często pewnie tego nie rozumieją. Więc pewnie da się tego jakoś nauczyć. Czy trzeba się urodzić przywódcą? Trzeba być tym, nie wiem, samcem alfa, tym takim, który się, nie wiem, nie ma strachu w sobie i idzie w ogień po prostu i wiesz, ponad wszelką, jakby głównym jego celem jest bycie skutecznym stuprocentowo bez względu na to, jaką ofiarę poniesie, nawet osobistą. To z tym się człowiek rodzi, czy tego się da jakoś nauczyć? So, no, jaja trzeba mieć na pewno, nie? Bo to, tego się nie da zrobić. Jak ktoś się wróbelkiem urodził, to orłem nie umrze. Natomiast jeżeli nie będzie się nic zrobiło w kierunku nauki, no to na pewno się swojej kompetencji nie zwiększy. Swego czasu widziałem takie badania amerykańskie, wzięto liderów, najlepszych, przebadano jakie mają kompetencje, zrobiono jakąś statystykę. Wzięto słabych liderów i podciągnięto ich w tych kompetencjach, którzy mieli słabe, no i okazało się, że oni stali się lepszymi przywódcami. Silsi kiedyś zrobili taki eksperyment, były dwie drużyny, które w czasie piekielnego tygodnia goście głównie zajmują się tym, że noszą pontony na głowie,
Nie, jest ich tam 8 i noszą potem na głowie i się ścigają, różne ćwiczenia robią. I były dwie drużyny. Jedna była pierwsza, druga była ostatnia. No i pytanie, skąd to było, co się takiego działo, że ta jedna jest taka dobra, a druga jest taka słaba. Jeden z silców wymyślił, dobra, zamieńmy liderów. No i jak wam się wydaje, co się stało? Co się stało po zamianie liderów? Co się stało z tą drużyną, która była ostatnia w wyścigach? Poczekamy chwilę na odpowiedź. Nie odpowiadajmy, Adam, na chwilę, bo ja już chciałem podprowadzić pod ten temat. Znowu pokazałem tą górę naszą, K2. K2, nie wiem, czy ktoś, kto nie chodzi po górach, kojarzy, ale to jest taka, to jest ikona wspinaczki. Szczególnie polskie wspinaczki to jest ikona. To jest, tak polski, jest. Polski projekt życia, wejście zimowe na K2. Tak. Adam, czy to jest coś, co ciebie też pociąga i chciałbyś się w tamtym miejscu kiedyś znaleźć? Wiesz co, jak byłem młody, to tak, natomiast potem moja droga wspinaczkowa poszła trochę w innym kierunku. Te warunki, które tam są, nie są dla mnie. Nie mam predyspozycji fizycznych, żeby się w takich warunkach wspinać. Słabo się aklimatyzuję i marznę, powiem kolokwialnie. Nie sprawia mi to frajdy. Wspinałem się powyżej 4000, spałem powyżej 4000. Jest to ok, natomiast nie jest to coś, za co oddałbym życie. Jest wiele ciekawszych, fajniejszych rzeczy do robienia w środowisku górskim, a niekoniecznie jechanie na K2. Tym okay. bardziej, że nie byłbym tam pierwszy już, nie? Tylko tam już parę osób było. Słuchaj, są pierwsze odpowiedzi. Po zmianie lidera pewnie nic się nie zmieniło, jest jedna odpowiedź. Druga, nadal przegrywali. A trzecia odpowiedź, że zmiana lidera może wpłynąć znacznie na wyniki i ostatni mogą być pierwszymi. No dokładnie. Ja też na projektach powtarzam, że nie ma złych zespołów, są tylko źli liderzy. Bo to też jest jakby aspekt przywództwa, tak? Jeżeli lider uważa, że ma słaby zespół, no to zawsze będzie za niski, za wysoki, nie wiem, za krępy, za długie włosy, nieogolony, za łysy. Jeżeli lider bierze odpowiedzialność za ten zespół, no to on wie, co z tym zespołem trzeba zrobić. No niestety czasami trzeba odciąć słaby element, bo on zagraża misji. Wiesz, ktoś tak fajnie mówi, że trzeba odciąć element i ten. Natomiast jeżeli ty nie masz mieć potem co jeść, jeżeli twój zespół ma nie mieć co jeść, albo nie wiem, wada, którą wyprodukujecie spowoduje, że satelita wybuchnie i zabije bezbronne osoby, no to żarty się już tak naprawdę kończą. To też w aspekcie jakości, z której ty jesteś specjalistą, tak? Jeżeli, nie wiem, zrobimy coś złego w samochodzie, no to jak się urwie wycieraczka, no to będzie urwana wycieraczka. Jeżeli wybuchnie silnik w samolocie i zginie 200 osób, bo komuś się nie chciało sprawdzić instrukcji, złą śrubą przykręcił jakąś tam lotkę, no to już żarty, konsekwencje decyzji są inne. Natomiast to jest cały czas ten sam proces, tak? Ktoś czegoś nie sprawdził, ktoś czegoś nie rozumiał. I ja zapowiadałem, że ty uczysz tego świadomego przywództwa podczas wspinaczki, podczas sytuacji, które są niecodzienne dla twoich podopiecznych, że tak powiem, żeby nie powiedzieć pacjentów, ale podopiecznych, że oni tam doświadczają wyjścia ze strefy komfortu, Że emocjami, tak? Czy to jest rzeczywiście właściwe miejsce do tego, żeby uczyć tego, co jest przywództwem tak naprawdę? Czy ściana wspinaczkowa, dlaczego ściana wspinaczkowa? No, można się wspinać w skałach, natomiast skały są mniej dostępne. A, są dalej, B, nie zawsze jest pogoda. Ściana wspinaczkowa to jest coś, co możemy zrobić tu i teraz. Tak, ja jestem z Gliwic, jest tutaj chwyciarnia, możecie przyjechać na parę godzin, zrobić te warsztaty pod dachem tu i teraz. To jest jako jedna rzecz, skąd to miejsce. Po drugie tak, żeby czegoś się nauczyć, trzeba czegoś doświadczyć. Jeżeli ktoś jest w swojej strefie komfortu, to niczego się nie nauczy. To, co zawsze staram się robić na warsztatach i na ćwiczeniach, robić takie ćwiczenia, żeby ludzie czegoś doświadczyli. Jak są źli, wściekli, jak przegrają, to oni czegoś doświadczają. Menedżerowie generalnie mają wysoki poziom stresu zakodowany, ich strach jest trochę mniejszy, bo oni podejmują dużo trudnych decyzji, więc wyprowadzenie ich z tej strefy komfortu jest troszeczkę bardziej skomplikowane.
dla nich standaryzacja, dla nich komunikacja to jest wszystko proste, bo nikt im wprost nie powiedział, że ty źle się z nami komunikujesz. Źle nam tłumaczysz, nie tłumaczysz nam, plany są nierealne. Natomiast na ścianie wspinaczkowej tak. Po pierwsze, jesteście przywiązani liną jeden do drugiego i jak któryś coś źle zrobi, jeden i drugi, no to niestety obydwaj możecie zginąć. A jeżeli nie zginąć, to przynajmniej się troszeczkę poturbować. Wybór drogi należy do przywódcy, czyli tego, który się wspina. I tylko on jest odpowiedzialny, jaką drogą on pójdzie i tylko on może powiedzieć, że on czegoś nie zrobił. Nie ma za trudnej drogi. Ja po prostu jestem za słabo przygotowany, żeby przejść tą drogę, czyli jest to jakieś miejsce do nauki. Co muszę zrobić, żeby tą drogę przejść jeszcze raz? Jest to miejsce, gdzie fajnie się uczy komunikacji, bo tak naprawdę komunikowanie się na ścianie to jest parę prostych komunikatów, 5-6 słów i da się z drugim człowiekiem skomunikować, a w życiu codziennym najczęściej używamy miliona słów, których mniej więcej połowa nie rozumie. Tak, leadership. Gdybym zapytał, co to jest leadership, to każdy ma 50 tysięcy swoich definicji. Czym się różni brygadzista od lidera? Czym się różni menedżer od kierownika? To są stanowiska, które przyszły gdzieś tam z zachodu do nas i nazywamy sobie to w jakiś sposób. Bo wszyscy w kulturze, w naszej organizacji w ten sposób się nazywamy. W firmach technicznych są kierownicy, w firmach nietechnicznych są dyrektorzy. Taką zauważyłem prawidłowość. Nie? Robią dokładnie to samo, mają taki sam zakres odpowiedzialności, a nazywani są inaczej. Mm-hmm. A powiedz, jak uczysz standaryzacji na ściance? Bo to mnie najbardziej zainteresowało z tych takich czterech głównych punktów, o których dyskutowaliśmy. Jednym z nich jest standaryzacja. To jest tak, żeby się przywiązać, trzeba znać węzeł ósemka, który się wiąże w sposób standardowy. Żeby asekurować, używa się pewnego przyrządu, który też się używa w sposób standardowy. I jeżeli tego nie potrafisz zrobić dobrze, no to twój partner jest zobowiązany, żeby ci wytknąć błąd. Bo jeżeli on tego nie zrobi, to jest szansa, że mu spadniesz na głowę. A jeżeli ty nie sprawdzisz partnera, który cię asekuruje, to jest szansa, że on cię nie opuści, tylko cię spuści na dół i też nie przeżyjesz. Więc to sprawdzanie tych standardów jest ważne i dla ciebie. To nie jest brak zaufania, a wręcz przeciwnie, to jest zaufanie. Bo już samo związanie się z kimś inną jest wyrazem zaufania. Ja wspinałem się przez wiele lat z jednym partnerem, no i to było dla mnie naturalne. Jak pierwszy raz poszedłem na ścianę z kimś obcym, no to miałem niezłego Pietra, jak on mnie asekurował, naprawdę. Z racji tego, że mój partner przestał się wspinać i mieszka trochę dalej, zacząłem się wspinać z przypadkowymi osobami. Dawałem ogłoszenie na Facebooku, szukałem poznajomych. To był sport ekstremalny. Więc to i tak i nie, natomiast jakby z perspektywy czasu zupełnie świadomie zadawałem ileś tam pytań, które definiowały tego gościa, czy on ogarnia tą rzeczywistość, czy nie ogarnia. Jeżeli umawiasz się z dziewczyną i pytasz się, ile ona waży i ona ci odpowiada, ile waży, no to znaczy, że wie, o co chodzi, bo jeżeli różnica wagi jest za duża u partnerów, no to może dojść do sytuacji niebezpiecznej. Różnica wadze powinna być około 10 kg, wtedy jest ok. Jeżeli pytam się gościa, jakie drogi robił, gdzie robił, no on jest w stanie mi odpowiedzieć na ileś tam pytań, no to ja wiem, że jego jakby poziom wspinaczkowy jest dostosowany do mojego. No i jeszcze jest taki zawsze backup bezpieczeństwa, że na ścianie wspinaczkowej jest obsługa. No i zawsze proszę o obsługę, jak się spinam z kimś, to mam jakieś wątpliwości, żeby zobaczyli, czy ten drugi ogarnia rzeczywistość. I aha, na 20 razy, raz mi się zdarzyło, że miałem Pietra strasznego, bo tam ktoś z tym przyrządem nie do końca sobie radził i to naprawdę jest dużo stresu. Więc ten strach, który możemy wywołać na ścianie wspinaczkowej, jest realny i można go zrobić naprawdę w 5 minut. Uwierz mi, że jak odrywasz się od ziemi, jesteś 3 metry nad ziemią, to naprawdę wszystko zaczyna mieć znaczenie i zaczyna się mocno zastanawiać, co to jest siła tarcia, jak ona działa i jak policzyć wytrzymałość liny, bo to są wszystkie rzeczy, które spędzają ci sen z oka. A jeżeli masz zaufanie do partnera, to te rzeczy kompletnie nie mają znaczenia, tylko podążasz swoją drogą. Dla mnie wspinaczka jest taką metaforą życia, bo jak dojdziesz do jakiegoś miejsca, no to nie możesz tam stać wiecznie. To nie jest tak, że jesteś w miejscu, pracujesz w organizacji, w jakimś stanowisku, no i pracujesz i nic się nie wydarzy. Albo wykonasz trudny ruch i będziesz wyżej, albo spadniesz w sposób bezpieczny. Ale ten ruch musisz wykonać. Nikt za ciebie tego ruchu nie wykona. No i bardzo zabawne jest na ścianie wspinaczkowej to, że ci, którzy
stoją na dole, doradzają tym na górze, co mają zrobić, a potem jak się zamieniają rolami, to się okazuje, że to nie do końca tak było, jak mi się wydawało. Że tą nogę podnieść wyżej to była tylko taka teoria, a praktyka jest zupełnie inna. Więc to trochę się kojarzy z takim kierownikiem, który z zabiórka mówi mi, co mam zrobić gdzieś tam z daleka. Tak, tak, dokładnie, to weź tam to, tam ten. Nie? Panie, no ale to ma 20 ton, ja tego nie mogę przewrócić, nie? Bo to jest tylko szczepione, nie zespawane. Jak ja to ruszę, to to wszystko się rozwali. Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to, Krzysiek, zauważyłeś. Dokładnie to jest tak. Zabiórka wszystko jest proste i łatwe, a jak ty masz sam to zrobić, no to jest, nagle się okazuje, że to nie jest takie hop-siup, albo nie wiesz, jak to zrobić. Bez znaczenia, jeżeli kierownik ci nie pokaże, jak to zrobić, no to może po prostu bladego pojęcia nie ma koleś, co ci każe zrobić i sam stara się tuszować swoją niewiedzę, niekompetencję. I to jest chyba najlepszy wniosek, jaki można wyciągnąć z takiej pracy, bo ty dajesz ludziom się zamienić po prostu i oni mogą... No to jest, bo wspinaczka do zasady jest tak, że prowadzi jeden, zamienia się i prowadzi drugi, nie? Ten, który nie prowadzi, to asekuruje. Wyprzedzają się na zmianę, tak? Jeżeli tak, no jakby jeden się wspina, zakłada stanowisko, ściąga tego, ten drugi dochodzi do niego i się zamieniają. Teraz ten pierwszy prowadzi. I jeden ma jedną rolę do odegrania i drugi ma drugą rolę do odegrania. To też jest taka informacja dla was, że ci ludzie muszą być na w miarę równym poziomie. Że to nie może być tak... się zrobiło. Jeszcze raz. Turkusowo się zrobiło trochę. Wiesz co, no tak, nie chcę używać, ale tak, ci ludzie muszą mieć jakby być na bardzo, tak, to jest turkusowe zarządzanie. Słuchaj, no jakby realnie, nie jesteś w stanie nikogoś wyciągnąć, żeby pojechał z tobą teraz na K2, nie? No absolutnie nie, byłoby ciężko na Śnieżkę teraz wziąć, nie? No, ale żeby ci zrzucić plan z kosmosu, to spoko. Nie, weźcie, zróbcie tam, nie, wiesz, tam, proszę tutaj bardzo. Excel wszystko zmieści, nie? Tutaj rozszerzymy komórkę, tu dodamy, przemnożymy przez półtorej i będzie dobrze, nie? Nieraz słyszałem, jak mój dyrektor finansowy mówił: Krzysztof, przecież to się da zrobić, mi to wyszło w wyliczeniach po prostu, wy to weźcie i wykonajcie, nie? Weźcie, zróbcie, nie? Tak, Excel jest cierpliwy, wszystko da się zrobić. Ja pamiętam, w jednej z organizacji, jak pracowałem, to szefowa mi kazała plan na przyszły rok zrobić. Ja sprzedawałem szkolenia techniczne, rysunek techniczny, materiałoznawstwo, metrologia długości kąta, takie rzeczy generalnie, które są niepowtarzalne. I ja miałem w lipcu zrobić plan na przyszły rok. Zrobienie tego planu zajęło mi 30 sekund. Przemnożyłem wszystko raz 1,5 i było po sprawie. I przyjęła. Ona była, no tak, no bo wiesz, Krzysiek, no, pytanie jest dzisiaj, co będziesz robił za rok o tej porze? Jesteś w stanie zaplanować? Niekoniecznie. To tak jak z misją wojskową, nie? Jesteś w stanie, za rok o tej porze chciałbym robić to i to w takim formacie. Tylko to się przez ten rok wydarzy, to tego nie wiemy, nie? Szczególnie teraz w tych czasach koronawirusa, nie? Jak to wszystko umrze śmierć naturalną, no to konsultanci linii będą rozchwytywali jak świeże bułeczki, ci, którzy jeszcze będą żyli. Jak to będzie dalej w takiej sytuacji jak teraz, no to nie wiadomo, czy oni w ogóle będą potrzebni. Ewentualnie w jakiej formie będą pracowali. Jeden z byłych klientów stwierdził, że linii mu jest bardzo potrzebny, ale poszedł w tym kierunku, zatrudnił sobie jednego gościa na linii, żeby mu to opędzał. Że ma świetne wyniki. Nie ma gościa na 8 godzin, lepszego lub gorszego, ale ma i ma efekty. Ma swoje KPI, wie, co ma robić, ma święty spokój. Nie płaci konsultantowi za dzień, tylko płaci gościowi za realne wyniki. A porozmawiajmy chwilę o emocjach, bo domyślam się, że na ściance, podobnie jak w pracy, czy jak w organizacji, w zespole, no pojawiają się emocje i wspomniałeś też, że uczysz ludzi, jak kontrolować te emocje w pracy, znaczy na przykładzie ścianki, tak, czy na ściance oni pewnie uczą się odczuwać te emocje, nie odczuwać, zauważać, że odczuwają, tak? Jak to? Strach jest taką pierwszą emocją, którą da się zauważyć. Szczególnie, bo są jakby dwie techniki wspinaczkowe. Jedna na wędkę, a druga na prowadzeniu. To powiedzmy, jak to wygląda. Tak, jakby najczęściej jest tak, że ludzie najpierw wspinają się na wędkę, czyli mają zabezpieczenie, lina zwisa im z góry, jak odpadną, to polecą, nie wiem, pół metra, 30 centymetrów w dół, więc ten lód jakby jest, ale nic się tak naprawdę nie może wydarzyć. Więc jeżeli on taką drogę jest w stanie pokonać na wędkę, no to ja mówię, no to teraz spróbuj tą drogę poprowadzić. No i teraz już sprawa jest gorsza, bo ta lina jest za tobą. Więc musisz się wpiąć w punkt asekuracyjny, bo jak się nie wepniesz, no to polecisz tam, gdzie masz ostatni punkt.
No i nagle się okazuje, że jak ktoś był w stanie zrobić trudną drogę, strzelam szóstkę na wędkę, no to tej szóstki na poprowadzeniu nie jest w stanie zrobić, bo się po prostu boi. Jego ciało takie ruchy potrafi wykonać, bo on przedtem tą drogę przeszedł, on to zrobił. Tak, tak. A teraz nie, bo się boi. Bo co będzie, jak polecę? I to jest trochę tak, jak jest zastępca kierownika, czy nie wiem, w zespołach operatorów, ktoś, kto się dopiero uczy na szefa, tak? On się uczy pod okiem kogoś, a potem ma sam to zrobić. Co innego wiedzieć, jak to zrobić, a co innego to zrobić. Nie, to tak jak z prowadzeniem samochodu. Jedziesz na kurs prawa jazdy, jedziesz z instruktorem, a potem masz sam to zrobić. Nagle się okazuje, że nie masz obok tego kogoś, kto ci powie, nie wiem, zahamuje za ciebie, czy nawet doradzi. Jest takie pojęcie jak samotność na szczytach władzy. Mhm. Przywódca podejmuje decyzje, no i one jakieś są. Raz są lepsze, raz są gorsze. Ale on jest tylko odpowiedzialny i on się nawet nie ma kogo poradzić, bo te sytuacje nie są takie same. Nawet, nie wiem, najbardziej doskonały plan, jak wziąłeś pod uwagę, zawsze się coś wydarzy, że coś pójdzie nie tak. Podkupią ci, nie wiem, podkupią ci kluczowego pracownika, tak? Twój kluczowy klient splajtuje. On był w plan, wszystko przez 20 lat wszystko było ok, a teraz klienta podkupili, albo nie wiem, ktoś przyszedł w fuzję z kimś innym, już nie pracujesz z Józkiem, tylko pracujesz z Antkiem, a Antka nienawidzisz, bo Antek robi coś zupełnie innego, nie? Albo nie wiem, no milion rzeczy, które jest. Więc jakby przywódca to jest osoba też, która jest w stanie jakby mocno przewidywać. Mhm. Taki ekstremalny przywódca mi się przypomniał, o którym rozmawialiśmy trochę przed naszym wejściem tutaj. Przywołam obrazek tej pustyni, Adam. Tak, tak. No Mojżesz, nie? Facet, który powiedział, dobra, słuchajcie, chłopy, chodźcie. Poprowadzę was do lepszego świata. Mhm. Nie? No i jakby, ale poczujcie. Poszedł, wszyscy mu zaufali. Ten. Tak przynajmniej to jest przedstawiane, nie? W tej historii. Tak, tak, no, tak to jest przedstawiane. Nie? Taki jest finalny efekt. Taki jest przedstawiany finalny efekt zmian linowych w organizacjach. Nie? Zobaczcie, jak teraz mamy fajnie, nie? Ale zobaczcie, ci ludzie żyją w niewoli, nie? Są niewolnikami, nie wiem, klupią coś tam, nie? Są nękani, są poniżani i nie znają wolnego świata, nie znają czegoś takiego, że mogą sami za siebie decydować. I nagle przychodzi Mojżesz i mówi, słuchajcie, chłopy, chodźcie, nie? Chodźcie, pójdziemy sobie gdzieś tam przez tą pustynię i będzie nam lepiej. Co to znaczy lepiej? Co nas tam czeka, nie? Przecież myśmy nigdy na pustyni nie byli. No on w jakiś sposób ich przekonał, nie? On w jakiś sposób ich przekonał, żeby poszli za nim, no i łazili po tej pustyni tam ileś lat, 40. Jak popatrzycie na mapę, to jest taka odległość, że można by z grubą imprezą przez parę dni tam zajść. No i to jest taka metafora, że ci ludzie musieli wymrzeć po prostu, żeby pozbyli się złych nawyków. No oni musieli uwierzyć, że życie w lepszym świecie jest dla nich normalne, i że tam będą, nie wiem, bezpieczniejsi, że tam po prostu będzie lepiej, musieli uwierzyć. To jest też taki strach przed zmianą, tak? Wiele z nas tkwi w jakimś tam miejscu i na przykład, nie wiem, utrata pracy to jest coś, co dla ludzi jest straszne, ale jak to? Wyrzucą mi, co dalej, nie? Przez 20 lat pracuję w jednym miejscu i co ja teraz biedny na tym świecie zrobię? Ja jako wizjoner mówię, nie, znajdę sobie nową pracę. Ludzie jeszcze gorzej mają, oni myślą, że jak mają umowę na czas nieokreślony, to oni mają umowę na czas nieokreślony, na zawsze. No właśnie, to też mnie bawi, nie? Mam umowę, okres wypowiedzenia miesiąc i mam na czas nieokreślony. Czyli masz Zrozumiałem, po prostu to było dla mnie tak odkrywcze wiele, wiele lat temu, że to nie jest tak, jak mi się wydaje, nie? Że ja mogę wziąć kredyt na 35 lat, nie? Bo mam umowę na czas nieokreślony. Umowa na czas nieokreślony mówi o tym, że przez miesiąc masz święty spokój, a co będzie dalej, tego nie wiesz. Jak firma dobrze prosperuje, to jest w miarę jeszcze okej. Jak na rynku są jakieś zawirowania, no to robi się ciepło. Ja wiem, wszystkich nie wyrzucą, nie? Tak. Ale zawsze kogoś mogą tam wyrzucić. Trafić we mnie, nie? Obiecaliśmy, no. Adam, obiecaliśmy, że trochę o książkach opowiesz, bo tutaj już padały w komentarzach pewne odwołania do książek. I widać, że niektórzy z naszych odbiorców dzisiaj, uczestników naszego spotkania czytało te książki, więc może zajrzymy tam na chwilę na stronę z książkami. Dobra, pozwolisz? No tak, książki warto czytać, nie? Jakby samo kupienie książki nie gwarantuje sukcesu, pamiętajcie. Bo tak kiedyś kolega mówi, ja kupiłem sobie fajną książkę, mówię, no i co? No nie miałem czasu jej przeczytać, mówię, świetnie, nie? No. Jak ją przeczytasz, to jeszcze trzeba ją zrozumieć, a jak ją zrozumiesz, to trzeba jeszcze zastosować to w życiu codziennym.
No i dużo, to jest, kłopot. Dużo jest przeszkód, żeby nie dojść do tego, co książka może dać człowiekowi w życiu, nie? No, dokładnie. Co polecamy? Pierwsza książka. Tak, to jest jedna z najstarszych książek, którą czytałem, Rozgromić konkurencję. Książka napisana przez generała Polko i jego żonę, z tego co pamiętam. Przekrój przez to, w jaki sposób ludzie funkcjonują i nie funkcjonują w życiu codziennym i wojskowym. Fajne przykłady, fajne odwołania, książkę się lekko czyta, fajnie się czyta. Polecam ją wszystkim, którzy chcą być lepszymi przywódcami. Jest tam też kawałek właśnie o Rangersach, o którym opowiadałem, w jaki sposób oni są szkoleni. Jest tam kawałek o misji naszej w Iraku, w jaki sposób planowali wszyscy, i generał, i szeregowy, i planowali misję. To też mi trochę utkwiło w głowie, że z perspektywy projektów linowych, ja zawsze mówię tak, pyta się mnie prezes, jak będziemy pracowali, Adam? Mówię, no pójdę na produkcję do tego Józka, zapytam Józka, co jest do dupy, Józek mi powie, ja przyjdę z tym do ciebie i ty powiesz, że mam genialny pomysł. I większość prezesów się śmieje do łez, ale ty jesteś zabawny. Natomiast tak realnie wygląda moja praca i tam też jest pokazane dokładnie planowanie misji, bo ten szeregowy potem idzie w tej wodzie z tym karabinem, strzela do tych innych, a cała reszta jest gdzieś tam, obserwuje tą misję przez noktowizory, ewentualnie z lotu ptaka. Więc to jest taka książka, która szeroko traktuje o zarządzaniu, opisuje też pyrrusowe zwycięstwo, o tym, gdzie powinien być lider, jakie lider powinien mieć pomysły. Naprawdę gorąco polecam. Fajne jest to, że to jest książka polska, nie? Przez Polaków. Tak, to jest polska książka na polskim podwórku i ona się sprawdza w polskich warunkach. Dobra. Druga już jest Zza Wielkiej Wody. Zza Wielkiej Wody książek o Sealsach i o przywództwie jest dużo. Tą akurat polecam, no bo nazwa mnie, że tak powiem, gdzieś tam natknęła do nazwy warsztatów. Jest napisana przez Sealsa, czyli przez gościa, który przeżył to na własnej skórze. Jest tam wiele odniesień, które można wykorzystać, tylko od razu mówię, że jak raz ją przeczytacie, to jest mało, nie? Te książki trzeba studiować. Kiedyś ktoś powiedział, że Biblię się nie czyta, tylko się studiuje. I dopiero jak zacząłem to robić, to zacząłem rozumieć, że książki trzeba studiować. Bo jak raz to przeczytasz, no to okej, okay, no to coś tam zapamiętałeś. Natomiast są takie smaczki, które ciężko potem wyłapać po jednokrotnym czytaniu. Ja najczęściej jak mam książkę, to mam w wersji papierowej, w wersji audiobooka mam, żeby ją sobie systematycznie przypominać, tak, żeby sobie odświeżać, bo to nie jest tak, że możesz posiąść wszystkie wiedzę, całą wiedzę tego świata, ale dobry menedżer, dobry lider wie, gdzie może coś znaleźć. Jak potrzebuje jakiś przykład, no to właśnie tam szuka. Ja tak sięgam dosyć często, chociaż ostatnio mniej, ale jak byłem w pozycji zarządzającego, to do Sztuki Wojny sięgałem, wiesz, żeby rozkminić to, co tam ci moi partnerzy, przeciwnicy knują, nie? Jakie taktyki stosują. Wiesz co, to też jest jedna z lepszych pozycji, którą czytałem. Bardzo fajnie się ją czyta, bo jest najpierw krótka sentencja, a potem jest wytłumaczone, co tam, co tam było. To też jakby polecam. No i weźcie pod uwagę, że zarówno właśnie ta Sztuka Wojny to książka, która ma, nie jest wczoraj napisana, tylko ma tysiące lat i da się z niej wyciągnąć wnioski, które są aktualne tu i teraz. Ja tam pamiętam taką sentencję o zasobach, nie? Że zasoby jakie masz, takie masz i musisz z nich teraz po prostu korzystać. Tak jest, tak jest. Polecam, ja może ją pokażę, żeby ktoś, kto nie zna, to Sun Tzu. Sztuka Wojny ponad 2000 lat temu, faktycznie to już w tysiącach można liczyć. Później Machiavelli napisał 500 lat temu podobną książkę i tam nie widać za dużo różnic, tylko krajobraz się trochę zmienił, nie? Wiesz, inne zamki, inne stroje, a podobne taktyki zagrania, nie? Znaczy, Krzysiek, to jakby jest proste, nie? To się nie zmienia wiele rzeczy, nie? Jeżeli ktoś, nie wiem, czytał Biblię, to tam jest wiele prostych rzeczy, które można zastosować tu i teraz, nie? W ilu firmach jest dekalog? W ilu firmach jest dekalog, który ludzie znają, którzy stosują? No, śmiem twierdzić, że w prawie żadnej. Ludzie mają jakieś umowy o pracę, czyli mają jakieś, to się ładnie nazywa, nazwa mi wyleciała z głowy. No tam, że
nie kontrakt ten, że tam jest zapisane, o które przychodzą, takie rzeczy, nie? A, regulamin, tak. O regulamin pracy, nie? Którego nikt na oczy nie widział tak naprawdę, bo ktoś mu kazał gdzieś tam podpisać, nie? Czyli jakby ludzie mają gdzieś napisane, co jest okej, okay, a co nie jest okej, okay, ale nie mogą do tego w ogóle wrócić. Nie? Kiedyś nie wiem, czy kojarzycie taką firmę 3S, która światłowody na Śląsku kładła, pewnie nie. Ją prowadził między innymi mój znajomy Wojtek Apel, on teraz takie autko elektryczne wprowadza na polski rynek. I on kiedyś tłumaczył 10 przykazań na biznes. I dla mnie to było, jak powiedział 10 przykazań, mówię, gościa pogięło, nie? To jakby w ogóle, ale jak, nie? Tutaj będziemy, nie taki był cel tego spotkania. No i on jakby pokazywał pewne rzeczy, które dla mnie były, wiesz, mocno zasłonięte, nie? Typu nie będziesz miał bogów innych przede mną, nie? To chodzi o to, że jak przychodzisz do pracy, to przychodzisz do pracy, a nie żeby robić inne rzeczy. Czyli nie bawić się Facebookiem, nie bawić się takimi innymi rzeczami, nie? Nie kradnij, no. Nie kradnij, tak. Nie w sensie, że nie wynoś czegoś z pracy, to też oczywiście, ale poświęcaj się, jeżeli jesteś 8 godzin w pracy, no to umawiamy się na 8 godzin pracy i tyle po prostu pracuj. I on to naprawdę rewelacyjnie rozbił na czynniki pierwsze i dla mnie to było takie wow, nie? Że jak to, nie? To jest coś, co mi się wydawało, że jest w tamtym świecie, a jest zupełnie w moim i to się nawet tak, no nie było czego się doczepić. No jeżeli o tym można poczytać, to ja już od razu proszę o linka gdzieś w przyszłości, nie teraz oczywiście. Jasne. Na ten temat. I jeszcze trzecia książka, Adam, bo o niej też mieliśmy powiedzieć. Że... tak, tu jest Wilk, to też jest jeden z jakby z dowódców, który rzucił wojsko i pracuje mocno dla biznesu. Opowiada o swoich doświadczeniach i powiem szczerze, że te dwie książki Przywództwo ekstremalne i odpowiedzialne są, one są bardzo podobne, tylko nie, dla niektórych ekstremalne kojarzy się źle. Nie, że jakoś takie jest tam czary, mary, nie wiem, sporty ekstremalne, że ktoś będzie, nie wiem, skakał ze skały. To jest jakby treść jest bardzo podobna, napisana innym językiem, z innej trochę perspektywy, dlatego też ja zawsze mówię, że warto popatrzeć na coś z różnych perspektyw. Nikt nie pojedzie do Stanów, nie będzie miał szansy wzięcia udziału w jakichś tam tego typu działaniach i to warto taką książkę też przeczytać. Ona jest mniej popularna i nie wiem, czy jest wznowienie nowej pozycji. Mam nadzieję, że kiedyś się pokaże, jak nie, to chętnie komuś pożyczę taką książkę. Mam wrażenie, że kilku szefów dużych firm na świecie czytało te książki, bo... Kiedyś obserwowałem to kilka lat temu, jak miałem okazję być przez krótki okres w Stanach, przez kilka miesięcy, to firmy tam zatrudniają ludzi po wojsku bardzo chętnie. Wręcz oni mają wielkie fory, przychodząc do firmy. I zauważyłem ostatnio, że nawet w polskich ogłoszeniach o pracę pojawia się taki punkt doświadczenie wojskowe mile widziane. Nie wiem, po polsku, że firmy chciałyby mieć takich ludzi w swoich szeregach. Wiesz co, a wiesz czemu? No. No bo jak menedżer popełnia błąd, to co się może wydarzyć tak naprawdę? Menedżer średniego szczebla popełnia błąd, co się może wydarzyć? No firma straci kasę w jakimś sensie, nie? Serię cofniesz produktów, trzeba będzie akcję serwisową robić, trzeba będzie trochę blachę wyrzucić na śmietnik, nie? A może się zamieci wszystko pod dywan, nie będzie żadnego kłopotu, nie? Może cię wyrzucą, a może zwalisz winę na kogoś innego i będzie po sprawie. Jeżeli wojskowy popełnia błąd, to w najlepszym przypadku wraca ktoś w worku. W najlepszym. W najgorszym cały oddział przestaje istnieć albo trafia do niewoli. No i to jest jakby ta odpowiedzialność, że odpowiedzialność za wynik jest fajna, ale odpowiedzialność za czyje życie jest inna. Oni używają słów, których rozumieją znaczenie, a u nas bardzo często używamy słów, którego nie rozumiemy znaczenia. Jak pamiętasz, robiliśmy jakieś warsztaty chyba razem nawet, z emocji. Ja tam mówiłem o złości, nie? Że ta złość jest źle interpretowana, bo pracownik, który się wścieka, jest postrzegany jako pracownik, nie wiem, czepialski, sfrustrowany, który się wścieka, żeby się wściekał. A ja zawsze mówię, że to jest pracownik, który chciał coś zrobić bardzo dobrego, a mu źle wyszło, a mu nie wyszło. Nie? A z tą emocją najczęściej przyłożeni nie są w stanie sobie poradzić. Nie? Czyli na przykład po raz kolejny dostaliście złą dostawę materiału i pracownik na produkcji się wścieka. No i o co on się wścieka? No zły materiał przywieźli, no i trzeba będzie to poprawiać, nie? A on się wścieka, bo on by chciał, żeby to było po prostu dobrze zrobione, żeby to było
nie tak, żeśmy się umawiali. Adam, od razu przeskoczę do tego, co wyświetliłem w międzyczasie, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś, godzina minęła już. Tak, także, czas szybko leci. Nie możemy się jeść tutaj do północy, nasi widzowie też nie, zapewne nie będą, ale pozwoliłem sobie otworzyć stronę, na której są oprócz twojej krótkiej wizytówki, takie notki o tym, czym się zajmujesz, czego jesteś trenerem, są też szkolenia, bo na koniec, czy na finał, chciałbym cię zapytać, z czym możemy się do ciebie zwrócić? Ci, którzy to teraz oglądają, bardzo dużo osób będzie to oglądało później, z odtworzenia w dowolnym momencie na Facebooku, na YouTubie, pomyślą sobie, no fajnie gada facet, no mądrze gada, tylko czy to rzeczywiście się przekłada na życie i czy to da się zrobić? Czy tego przywództwa, o tutaj kolega Krzysztof się pyta, czy da się to wyćwiczyć, czy da się tego nauczyć, jak to wyćwiczyć? I ty proponujesz takie Krzysztof, żeby to ćwiczyć, trzeba najpierw zobaczyć, jaki masz poziom bazowy. Czyli zobaczyć, tak jak w sporcie, żeby rozwijać swoje umiejętności sportowe, trzeba najpierw określić, na jakim jesteś poziomie bazowym. W czymś jesteś lepszy, w czymś jesteś gorszy, z czymś sobie lepiej dajesz radę, a w czymś sobie gorzej dajesz radę. No jeżeli to określimy, to wtedy możemy się rozwijać. Ja kiedyś taką ankietę robiłem wśród pracowników produkcyjnych, no to wyszło, że liderzy nie radzą sobie z karaniem pracowników. Nie wiedzą po co, nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą jak. Generalnie jestem otwarty na... ja może się przedstawię trochę tam w dwóch minutach. Tak. Mam 48 lat, to jest ani mało, ani dużo. Pracowałem na produkcji jako mistrz produkcyjny, zarządzałem firmą produkcyjną, czyli rekrutowałem pracowników, byłem odpowiedzialny za wyniki. Pracowałem i z dużymi cyframi jako dystrybutor chemikaliów i z małymi jakimiś tam ubezpieczeniami. Także mam generalnie szerokie doświadczenie, mogę wam powiedzieć, że zespoły wszędzie są takie same. Ludzie są, jacy są i schematy się powtarzają. Zawsze jest jakiś taki józek, któremu się nie chce, jest taki koleś, który zawsze jest wesoły, jest taka Jolka, która zawsze ma focha i jest taki koleś, który jest lokomotywą. I jest jakiś tam malkontent, który zawsze wszystko krytykuje. Zgodnie z Twistem, z każdą z tych osób można w jakiś sposób wykorzystać, więc jeżeli macie problemy związane z ludźmi, z produkcją, z wynikami, no to ja chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Jeżeli nie wiem, to powiem dalej. Jestem też instruktorem wspinaczki sportowej, no bo wspinanie to wspinam się od 20 paru lat, więc wiem, o czym mówię. Nie jestem gościem, który przedwczoraj zaczął się wspinać, zrobił sobie papiery instruktorskie, żeby je mieć, tylko jest to jakiś pomysł na to, żeby z ludźmi można było robić pewne warsztaty. Czy coś osiągnąłem w życiu, to tak naprawdę jeszcze nie wiem, bo to kwestia osiągnięcia jest równie definiowana. Jedni mówią, że to jest kasa, jedni mówią, że to jest popularność, inni mówią, że to są lajki na Facebooku, nie wiem. Dobrze się czuję ze swoim życiem. Obecnie siedzę w projektach fotowoltaicznych, przedtem siedziałem w projekcie związanym z optymalizacją energii, więc jak i to jest jakby taka droga linowa. Jeżeli chcecie mnie płacić za prąd, no to też walcie do mnie śmiało jak w dym. Niczego wam nie będę sprzedawał, tylko jestem chętnie wam podpowiem. Mam tutaj pytanie, czy inteligencja emocjonalna jest wrogiem dobrego przywódcy? Nie, nie jest wrogiem. Są narzędzia, które trzeba po prostu wykorzystywać. Inteligencję emocjonalną używa się, jest to jakieś narzędzie, które przywódca może wykorzystywać. Bo jeżeli przywódca jest ludzki dla swoich podwładnych, no to oni będą podwładni dla swoich podwładnych. To jest taki łańcuszek, nie? Po internecie taki rysunek chodzi. Szef opieprzył faceta, facet opieprzył żonę, żona wlała dziecku, dziecko wlało kotu, a kot nasikał facetowi do butów, nie? To dokładnie tak działa. A propos emocji, jeżeli pracownik się wścieka, to znaczy, że mu zależy, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Adam, gdzie ciebie można znaleźć? Ja tutaj pokazałem i wrzuciłem linka do tej strony. To jest chyba właśnie najwłaściwsza strona, tak? Tak, to jest strona Halionu, z którym współpracuję. Akurat, że są z Gliwic i dostałem kiedyś na nie kontakt przez Marcina ze Złotych Myśli, z którym też współpracuję. Ja mam swoją stronę internetową adammo.pl, tam są moje dane kontaktowe. Możecie mnie szukać przez Krzyśka Dobrowolskiego, możecie mnie szukać przez Facebooka. Jeżeli będziecie chcieli mnie znaleźć, to na pewno znajdziecie. Ja półtorej roku temu miałem wywiad dla jednej z firm właśnie o zespołach.
Tam ten wywiad był dosyć długi i obszerny, bo chyba z 1,5 godziny trwał. I po tym wywiadzie znalazł mnie koleś przez YouTube'a, jakoś znalazł moje namiary i się okazało, że jest z Bojkowa pod Gliwicami, no i zaprosił mnie do siebie na spotkanie. Żadnego biznesu z tego nie było, natomiast jakby, jak będziecie chcieli mnie znaleźć, to na pewno mnie znajdziecie. Jeżeli boicie się zapytać, to i tak się zapytajcie, bo jeżeli tego pytania nie zadacie, to będziecie żyli z tym do końca życia. A tak to ja najwyżej powiem, nie wiem, to nie jest moja kompetencja. Na pewno wystrzegam. Tak? Piękna strona, powiem ci, nie byłem jeszcze na niej, ale jest po prostu fantastycznie zrobiona i wszystko tam na niej widać. No, prostota, trzeba wszystko upraszczać. To też u Silsów znajdziecie, nie, że trzeba upraszczać plany. Bo im bardziej skomplikowany plan, tym ludzie nie będą go po prostu w stanie zapamiętać. A jak plan jest prosty, no to ludzie będą w stanie go zapamiętać i wykonać. Nie wiem, czy żeście zauważyli, że żyjemy w takim świecie, że wszyscy wszystko udziwniają. Tak jest. No każdy chce być oryginalny, każdy chce się wyróżnić i pokazać to samo, tylko jakby swoimi słowami, tak, żeby dotrzeć do zainteresowania tego drugiego człowieka, nie? No, mówię, strona jak strona, nie? Macie mnie na żywo, możecie mnie wykorzystać, cokolwiek miałby to znaczyć. Jestem dla was. Lubią pomagać i robię to, po prostu lubię się dzielić wiedzą, tak? Jeżeli ja zaczynamy Adamowi kciuka do góry, gdzie tu się daje, tak? Kciuka do góry, albo kciuka na dół, albo serduszko. Są też, Adam, dziewczyny tutaj, które czasami serduszkują moich gości. Czekaj, ja mogę sprawdzić nawet, kto serduszkował. Muszę cię, znaczy nie wiem, czy to cię zmartwi, ale 3 kobiety i 1 pan cię oserduszkowali. Pozwolę sobie poluzować trochę tę rozmowę na koniec, bo było tak naprawdę o wilkach, o Navy Sealsach, o wspinaczce górskiej. Ja przypomnę tylko ten film jeszcze, angielski tytuł Touching the Void, czyli po polsku Czekając na Joe, a chyba to kiedyś jako dotknąć pustki można czasami. Dotknąć pustki, tak. Kończąc ta książka z wilkiem, zobaczcie, nie? Jelenie walczą na rykowisku i jedzą trawę, a wilki działają stadnie i bardzo często jest tak, że menedżerowie, zanim się zorientują, że walczą na rykowisku, to już są pożarci przez stady wilków, czyli przez konkurencję, więc od walki do współpracy i to jest najtrudniejszy element. Żeby menedżerowie, żeby ludzie w organizacjach zrozumieli, że to jest wspólny worek, a nie, że każdy ma swój osobny woreczek. Że jak ja swoje zdanie wykonam, to jak reszta firmy nie wykona, to już mnie to nie interesuje. Nie, to tak nie działa. I niech to będzie dzisiaj kropka na końcu tego zdania, bo to nie jest koniec tej historii. Tak jak Adam powiedział, bezpośrednio na jego stronie można się z nim skontaktować, a jeżeli ktoś zapomni, to może do mnie napisać, a ja zawsze dobrze pokieruję. Jesteśmy w stałym kontakcie z Adamem, także chętnie was przekieruję. Mignął mi tutaj, Adam, jeszcze freeze na twojej stronie i to jest temat, o którym chciałbym kiedyś z tobą porozmawiać. Dlatego też mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie takie na żywo. Jeżeli będziesz miał ochotę, to chętnie bym te kolorki i kształty z tobą odcyfrował kiedyś tutaj, bo to jest mocno odkrywcze, też w kwestii zrozumienia się w zespole. Znaczy, mi freeze otworzył trochę oczy na pewne rzeczy, bo tak jako zajawkę może nowego live'u powiem, że miałem parę projektów, w którym nie za bardzo mi szło, bo miałem ludzi, którzy zapalali się do tematów, ale ich nie kończyli. I cały czas się zastanawiałem, co zrobić, żeby ci ludzie, którzy te pomysły wrzucali, żeby je kończyli. No i dopiero po freeze'ie zrozumiałem, że to się tak nie da. Że ten zespół musi być stworzony z takich, a nie innych typów osobowości i wtedy to będzie działało. I też będąc o uproszczaniu, jest wiele metodologii, ale metodologia freeze'a jest najprostsza, najłatwiej ją zapamiętać i do mnie trafiła, no i pewnie też do was też trafi, także przyjmuję zaproszenie na kolejny live dotyczący freeze'a. Bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, bo dzisiejsza rozmowa, jak czytam w komentarzach i widzę w reakcjach, bardzo się wszystkim podobała. Słuchajcie, teraz mówię do tych, którzy nas oglądają, nie tylko na żywo, ale tych, co będą później. To już koniec, na dzisiaj koniec. Postawiliśmy kropkę w jednym temacie. Adam dał się zaprosić do następnego spotkania, więc pewnie w nowym roku będziemy mieli przyjemność jeszcze raz razem rozmawiać. Adam, dziękuję ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas dzisiaj wieczorem. Polecam wszystkim te poniedziałkowe wieczory o 20:00
ja też tu jestem co tydzień, a Adam no dzisiaj debiutant, ale to stary wygaj wyjadacz, więc jakby niech was nie zmyli to, że jest po raz pierwszy. Adam, dziękuję ci serdecznie, że znalazłeś czas dla nas. Wszystkiego dobrego, życzę tobie i wszystkim. Ja też bardzo wam dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof, dziękuję za zaproszenie. Chętnie się poudzielam znowuż w tematach, na których się znam. Piszcie, dzwońcie, mailujcie. Zapraszam. Super, dziękuję bardzo, Adam. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Widzimy się już po świętach. Cześć, cześć, na razie, hej. Cześć.